Kolejnym wydaniem fonograficznym miała być składanka Dzieci Rewolucji 1982-1992. I na tej składance Muniek chciał umieścić utwory i jeszcze z płyty Wychowanie, i jeszcze w ogóle sprzed płyty Wychowanie, bo uważał, że należy im się lepsze nagranie i publiczności należą się lepsze wersje. Mało tego, chciał, aby w sesji brali zarówno udział nowi muzycy, jak i starzy muzycy. To się bardzo nie podobało Benetkowi, który był zdania, że to on jest teraz głównym kompozytorem Kilawu i nie chce wracać do starych nagrań. No ale Muniek się uparł, stanęło na nim, stanęło na jego zdaniu. Kompromis polegał na tym, że singiel, który miał promować tą płytę, to był singiel właśnie stworzony przez nowy zespół, nagrany przez nowy skład, Prawdziwi Kochankowie. Latem 1982 roku zespół Tila wchodzi do studia, żeby nagrać drugą płytę w nowym składzie, czyli właśnie płytę King. Ponieważ w międzyczasie znowu zmienił się gitarzysta, to skład zespołu był następujący. Zygmunt Muniek Staszczyk – śpiew, Jan Benedek – gitara, Jacek Perkos-Perkowski – gitara, Paweł Nazimek – bas i Jarosław Sidney Polak – perkusja. Partie klawiszowe grał Romuald Kunikowski, no ale tam jeszcze potem było paru muzyków, którzy gościnnie wystąpili w poszczególnych utworach. Płytę otwiera utwór King. I jest to absolutnie jeden z największych przebojów zespołu T-Love. Też, mówiąc szczerze, jeden z największych przebojów w ogóle w historii polskiego rocka. Cała historia tego utworu zaczęła się od tego, że właśnie Benedek mówi Muńkowi, że słuchaj, mam taki pomysł na numer, ale raczej nie pasuje do T-Love'u, ale ma taki podwórkowy charakter, ty takie rzeczy lubisz, no i też nie ma refrenu. Zagrał ten numer po prostu na gitarze klasycznej czy akustycznej w parku Żeromskiego na Żoliborzu, przy piwku. Przypomnę, że wtedy jeszcze można było spokojnie spożywać alkohol w miejscach publicznych. No i Muniek od razu się tym zachwycił. Tytułowy King to oczywiście nie jest jakaś konkretna postać, to jest raczej taki zestaw różnych postaci, które przewinęły się w życiu Muńka, szczególnie właśnie w tym okresie licealnym. No na przykład długi, chudy Lolo to rzeczywiście był taki Lolo w liceum, wysoki blondyn, który był jedną z najbardziej takich rozpoznawalnych postaci w szkole. Ale na przykład dużo też historyjek zaczerpnął Muniek od takiego gościa, nawet nie pamiętam jego ksywki, to był taki drobny złodziejaszek, który czasem gdzieś tam, jak on mówi, no zniknął na chwilę, a to zniknął na chwilę oznaczało, że był po prostu w więzieniu. No ale też w tym wszystkim są jest wątek autobiograficzny, nawet dwa, bo ten fragment przejeżdżał też sekretarz, kiedy przycinano wstęgę. To jest bardzo konkretny moment w życiu Muńka, rok 76. Otwierana jest trasa Warszawa-Katowice, najlepiej znana wszystkim wspinaczom warszawskim. I przez wiele lat jedyna dwupasmowa taka trasa łącząca dwa duże miasta w Polsce. No i ponieważ sekretarz Edward Gierek miał przyjeżdżać obok szkoły Muńka, no to dzieci miały wyjść na ulicę, machać do pierwszego sekretarza chorągiewkami. No Muniek raz mówi, że miesiąc, raz mówi, że tydzień, ale mówi, że naprawdę dużo czasu nauczycielki poświęciły temu, żeby te dzieci równo tymi chorągiewkami machały, po czym jak się już wszyscy ustawili, jak już nadeszła godzina zero, przejechały trzy limuzyny i po wszystkim. Muniek mówi, że nie to, że ja jakoś nie wiadomo czego spodziewał, no ale przynajmniej ten sekretarz mógł trochę zwolnić i do nich pomachać. No i to był też ważny moment w jego życiu, bo po raz pierwszy zawiódł się na państwowym systemie. Inny wątek biograficzny to z papieżem. Oczywiście pamiętam z podstawówki, jak cował się z papieżem, no to nie było możliwe, dlatego że kiedy Muniek był w podstawówce, to jeszcze Karol Wojtyła nie był papieżem. Ale rzeczywiście wspomina, że właśnie kiedy Wojtyła został Janem Pawłem II i przyjechał na swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski, między innymi do Częstochowy, to Muniek aż się urwał z lekcji już w liceum, żeby właśnie tego papieża zobaczyć. Sam tytuł King i utworu i płyty Muniek też wziął z podwórka, po prostu skojarzyło mu się, że jak tak na murach się pisze Legia King, Górnik King, Wisła King, no to też może być T-Love King.
I właśnie ten King to z tych murów i odpowiednik takiej bardzo charakterystycznej postaci i też odpowiednik poniekąd statusu zespołu Teen Love w Polsce. Jeżeli chodzi o stronę muzyczną, to też jest to kawałek bardzo misternie zaaranżowany. Ja osobiście go w ogóle najbardziej lubię, może też dlatego tyle o nim gadam. Ale faktycznie tutaj się udało tak to wszystko połączyć, że jest zwarty, a jednocześnie każdy tam ma swoje 5 minut. Całość oczywiście jest oparta na tych akordach granych przez Bennetka na gitarze akustycznej, ale też na bardzo charakterystycznym, takim rockabilowym rytmie, który gra Polak. Tak jak powiedziałem, nie ma refrenów, jakby funkcje refrenów sprawują właśnie takie mostki, bridge. I to też jest tak, że jakby są trzy i w dwóch pierwszych, w pierwszym to jest po prostu temat, który grają klawisze i gitara basowa z przodu. W drugim, po tym temacie wchodzi taki zupełnie zaskakujący, ale całkiem zgrabnie wkomponowany fragment gitar akustycznych, taki bardziej w stylu flamenco. Natomiast na koniec utworu najpierw mamy solo perkoza na gitarze i to jest właściwie jedyny moment, kiedy ta gitara jest w tym utworze, ta elektryczna gitara perkoza w utworze słyszalna, a potem mamy właśnie ten temat i takie całkiem zgrabne outro na basie zagrane przez Nazimka. Kolejny utwór, X, no to już jest takie rzeczywiście stonesowskie granie. Te gitary takie trochę rozmyte, trochę niedbałe, otwarte. Ale ten utwór też ma taką zwiewność. On pędzi do przodu, ale tak lekko na ziemię, taki poduszkowiec. To, co największą uwagę moją zwraca, to części instrumentalne. Najpierw w środku, a potem na końcu, która jest rozbudowana i tam mamy też poszczególne partie na klawiszy, przepad latających się gitar. Kolejny przejaw właśnie takiej szczególnie tendencji Bennetka do takiego misternego komponowania, układania piosenek. Powiedz mi, dlaczego się tak nienawidzicie? Podkreślcie sobie gardła, szybciej się wykończycie. Trzeci utwór na płycie, Motorniczy, to jest kawałek zdecydowanie bardziej rockowy. Tutaj gitary są ostrzejsze, zwarte, ale też ciekawie rozłożone na dwa kanały, także się idealnie uzupełniają. No i słychać, że przynajmniej w studiu Bennetek z perkozem rzeczywiście bardzo dobrze się zgrywali. Tu też warto zwrócić uwagę na piano, które gra w refrenie i ma taki właśnie rock'n'rollowy, czysty charakter, rock'n'rollowe, czyste brzmienie. Tekst z kolei nawiązuje do utworu Na bruku z pierwszej płyty, czyli znowu mówi o bezrobociu. O tym, że ktoś był kiedyś nawet motorniczym, a teraz jest niczym. Czasem lubię ostro się zaszmacić, ledwo trzymam się na nogach. Lubię wtedy leżeć na chodniku, popatrzeć w oczy Boga. Przedostatni, gruby jak Elvis, to jest klasyczne rockowe granie riffowe z taką konkretną stylową solówką. No i też pod koniec takie wstawki solowe Polaka na perkusji.
stroną A tej wersji winylowej reedycji, ale też myślę, że na kasecie mogło to być podobnie rozłożone. Kończy utwór Dzikość serca. Tutaj mamy znowu ten taki rockabilowy rytm, przy czym tutaj wyraźnie słychać, że Polak gra dwiema pałeczkami na werblu. Gitary to znowu takie otwarte, rozmyte i bardzo melodyjny bas w tle. Natomiast dla mnie w ogóle Dzikość serca to jest najciekawiej zaaranżowany utwór na płycie i też ten fragment końcowy, instrumentalny jest dla mnie najbardziej interesujący, dlatego że tam w pewnym momencie Polak wychodzi z tego takiego bardzo zwartego rytmu, właściwie otwiera ten rytm, zaczyna grać tak bardziej, właściwie to bardziej progresywnie, po talerzach, co też otwiera przestrzeń pozostałym muzykom, potem on to znowu zbiera do kupy, wracając do tego podstawowego rytmu, a potem znowu otwiera, także te gitary, ci muzycy mogą się wyszaleć. Utwór trwa niecałe 5 minut, natomiast rzeczywiście bardzo dużo się w nim dzieje, też pokazuje, że faktycznie no już chłopaki byli na tyle zgrani, że potrafili takie bardziej skomplikowane rzeczy też zagrać. Stronę B otwiera utwór Nabrani. To jest klasyka rockowego, gitarowego grania. Zwarty riff grany przez gitary i bas unisono. W tekście Muniek troszkę jedzie po polskim showbiznesie, pokazując go jako taki konglomerat starych gwiazd, typu żyjący jeszcze Połomski, nie żyjący już Załucha. Nowych miejsc typu klub Fugazi, który na warszawskiej Woli istniał niecały rok. Ale też rodząca się wtedy, czy tam zyskująca coraz większą popularność muzyka, najpierw nazywana muzyką disco chodnikową, teraz to jest disco polo i zespół Top One. Drugi utwór, Kiełbasa Hermana. Jego początek i to, co się dzieje pod zwrotkami, mi się kojarzy najbardziej z zespołem Manam i z ich takimi regałowymi wycieczkami. To jest tam wszystko osadzone, zwarte, ale bujające. I do tego, co ciekawie, właściwie Muniek jakby rapuje, znaczy mówi bardziej niż śpiewa. Refren jest dużo bardziej otwarty, dużo bardziej rockowy. I bardzo dobrze właśnie to też koresponduje z tekstem, dlatego że w zwrotce Muniek opowiada historię niejakiego Fritza Hermana, który w latach 20. żył w Hanowerze, był rzeźnikiem. No, tyle tylko, że to mięso, które sprzedawał, pozyskiwał z ciał zamordowanych przez siebie nastoletnich chłopców. I Muniek oczywiście tam tą historię trochę dobarwia, dodaje coś tam od siebie, natomiast kiedy opowiada o tym Hermanie, to jest właśnie ta zwarta, bojąca zwrotka, natomiast refren to jest właściwie takie pytanie jakby jego dziecka, czy to zdarzyło się naprawdę. Zresztą w ostatnim refrenie tam jeszcze mamy taki chórek, który jeszcze bardziej dodaje tą wszystkiemu ironii. No i tutaj właśnie to taka bardziej rockowa, otwarta forma pasuje. No niemniej w sumie historia dość szokująca. Jest koleżeniem, nie znosi chłamu, swoje posiłki spożywa sam. To co zostanie, idzie na sprzedaż ku uwielbieniu zgłodniałych dam. Bo Fritz najbardziej lubi kobiety, nie gardzi dziećmi, ale frykasem są walizę włosy, białe kiełbasy, robione z mięsa bliskich przyjaciół. Czy to zdarzyło się naprawdę? Pytasz mnie od razu. Zdarzyło się naprawdę. Pytasz mnie od rana.
Następny kawałek Pani z dołu to z kolei jest piosenka o sąsiadce Muńka, starszej pani, która była kombatantem Powstania Warszawskiego. No i tak jak wynika z tekstu, ale też Muniek to potem potwierdził w jednym z wywiadów, to faktycznie była biedna, była taka zapomniana przez państwo. To, co jest charakterystyczne w tej piosence, to słowa o powstaniu, które jakby pokazują to powstanie jako ten moment taki radosny, taki najbardziej optymistyczny w życiu tej kobiety. I rzeczywiście, jak się słucha wspomnień, szczególnie właśnie kombatantów, którzy byli harcerzami w powstaniu, no to oni tak pamiętają, że te szczególnie pierwsze dni sierpniowe to były takie radosne i oni byli tacy pełni życia. Dzisiaj temat powstania jest właściwie wyeksploatowany na każdym polu, natomiast w 1992 roku to była dosyć nowa sprawa i też Muniek był jednym z takich pierwszych muzyków, którzy ten temat poruszyli, właśnie też poruszyli temat tego takiego zmarginalizowania tych wszystkich ludzi, którzy i w powstaniu i w ogóle w czasie okupacji walczyli z Niemcami. Skarbione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach, samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy groszyki, których nie ma. Czwarty na stronie B, kolejny duży przebój Tilawu, to utwór Stany. Znowu wracamy do Stonesów i to do takich Stonesów, którzy mi się najbardziej kojarzą z utworem Honky Tonk Man, czyli utworem, gdzie się też pojawiają dęciaki. W Stanach również są dęciaki. Co ciekawe, na tych dęciakach gra m.in. Alek Korecki, a więc gość, który m.in. grał w Izraelu i to on jest bardzo słyszalny na płycie 1991, o której mówiłem dwa odcinki wcześniej. Tutaj również właśnie jest tak, że ten refren jest podbity tymi dęciakami, gitary stonsowskie, melodia, znaczy refren melodyjny, to tak jak mówię, spory przebój. To, co jest ciekawe, to, że Muniek tam śpiewał o tych Stanach, jakby tam już był, a on do Stanów z zespołem wyjechał dopiero w 1994 roku. Na taki duży festiwal polonijny, na którym zagrali obok Niemena, Lady Punku, Heja i chyba też chłopców z Placu Broni. Normalnie stary, takie towary robią ci bambo na skwerku. Mówisz jej baby, mówisz jej Jesus. Kupujesz drinka, wyrywasz. Stary, stary, hajowa jest to zjednoczony chłopot z lat. Ameryka, jasisty standard. Czujesz klimat, na pewno tak. Przedostatni na płycie He Was Born to Be a Taxi Driver to jest jeden z dwóch anglojęzycznych utworów na Kingu. Muzycznie, to tutaj mówiąc szczerze, to mi się bardziej niż z Stonesami to kojarzy z jakimś ZZ Top czy z nawet Guns N' Roses, dlatego że tutaj rzeczywiście jest takie rock'n'rollowe, ale dość punkowe, zwarte granie. Płytę zamyka Never Come Back. Tutaj tak naprawdę słyszę wpływy takich zespołów jak The Cult, czy takiego wykonawcy jak Billy Idol. Najmniej w ogóle słychać tutaj niedoścignięcia wokalne, niedociągnięcia wokalne Muńka. No i przez to też wydaje mi się, to jest najbardziej eksportowy, najbardziej zachodnio brzmiący kawałek. Konkretny, rockowy, taki rzeczywiście postpunkowy.